Po przybyciu późnym wieczorem do Ustrodzia Morskiego zajechaliśmy na kemping. Ale kempingu nie było. Ten, co poprzednio został rozebrany, piętrowy budynek do fundamentów. No ale z pomocą ciociani znaleźliśmy drugi kemping i tu sobie właśnie obozujemy. O, proszę bardzo. Samochodzik. Namiocik. I w ogóle. Ogólnie. Gospodarujemy tu sobie. Na przykład tato rano zwykle wstaje i udaje się do sklepu. Jak już nakupi wszystkiego, co jest potrzebne, to budzi ciocię Anię tradycyjnym zwrotem. No, wyłazić. Mógłby tak samo i Helsonkę budzić ciocię Anią, gdyby przyjechała z nami. Gdyby przyjechała, to w czwartek zabrałaby Pimpka ze wsi. Pimpek by się nie zgubił i tu by biegał sobie teraz wokół namiotu. Tak, co dzisiaj będzie na śniadanie? Na śniadanie dzisiaj będą naleśniki, bo mamy całe wyposażenie do tego. Kuchenkę, patelnię, olej, sól, cukier, mąkę i jajka oraz mleko. O, proszę bardzo, wbijamy sobie jajeczka. Kurde, mogę wyjąć jajeczka. Coś przykleiło się do... O. Jajeczko jest spękane. Musimy wziąć nowe. O. Proszę bardzo, wbijamy sobie jajeczka. Dodajemy odpowiednią dozę soli. Dwie takie szufle. I cukru. Proszę bardzo. Do tego mleczko. A potem mąkę. I będziemy na tym, na tej patelni, na tej świetnej naszej kuchence później smażyć sobie naleśniki zupełnie w warunkach polowych. Przenieśliśmy się naszą kuchenką na chwilę do namiotu, bo przelotny wyż właśnie zaczął lać. Ale to nam nie przeszkodzi w niczym, bo już o, nakładamy sobie pierwszego naleśnika na patelnię. I się już zaczyna smażyć. Ciocia Ania ma już placka. Ma już dżem, ma już herbatę i w warunkach czysto polowych sobie zajada ze smakiem w przedsionku namiotu smakowitego placka. Helsonka też mogłaby zajadać smakowitego placka, no nie? Szkoda, że nie przyjechała razem z Pimpkiem.